Dzień dobry, witamy Państwa, jak zwykle, niezwykle, serdecznie w przeglądzie prasy ekonomicznej, a ze mną przeglądają prasę. Janina Pokaska. Dzień dobry. I Sylwia Rzepka. Dzień dobry. Oraz ja, Mariana Wrot. Co dzisiaj ciekawego, bo jak zwykle w tym Polskim Ładzie jest mnóstwo zawsze ciekawych rzeczy. A co dzisiaj ciekawego? Proszę Państwa, dzisiaj co ciekawego, wydawnictwo Rachunkowość pisze, że jak wiemy od 1 lutego obniżono niektóre stawki VAT i tak paliwa na 8%, podstawowe artykuły spożywcze i nawozy na 0% stawkę podatku VAT oraz prąd i ciepło na 5% stawkę podatku VAT. I proszę Państwa, wydawnictwo Rachunkowość zwraca jednak uwagę na co Państwu również chciałam zwrócić, bo nie wszyscy to z Państwa wiedzą, że w okresie obowiązywania obniżki sprzedawcy tych towarów o obniżonej stawce podatku VAT powinni zamieścić informacje przy kasie gdzieś rejestrującej o tym, że zastosowali obniżoną wysokość podatku VAT. Także zwracam na to uwagę, bo o tym się nie mówi. I tak naprawdę ta obniżka VAT, my się cieszymy, wiadomo, paliwo staniało, nie wiem, 30 groszy na masie, czy gdzieś tam dzisiaj staniało. Dzisiaj nie zauważyłam na zakupy. Natomiast to jest taka obniżka, która trochę pewnie wyhamuje tą galopującą inflację, ale ona jest tylko dla konsumentów, tak? Dokładnie tak, bo przecież jest to obniżka na VAT-cie, a nie na samym produkcie. Tak, także tak. Ona na pewno nie pomoże niestety przedsiębiorcom Wam, ponieważ tutaj musiałaby być obniżona cena netto. Tak. Także na to zwracamy uwagę i na to również zwraca uwagę w swoim znakomitym wywiadzie Leszek Lewandowicz, właśnie który patrzy na przedsiębiorstwa i zwraca tam uwagę na rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, galopującą inflację oraz Polski Ład. No niestety przedsiębiorcy tutaj zostali lekko pominięci, delikatnie mówiąc. Tak jakby nie było konsultacji społecznych, jakby nie było dyskusji na ten temat. Owszem, my konsumenci jesteśmy zadowoleni z tych warunków przejściowych, natomiast przedsiębiorcy no niestety nie. Z pewnością nie. Tak. Także czekamy z Ministerstwa Finansów na jakieś propozycje, które pomogą przedsiębiorcom. Także proszę Państwa, chciałam jeszcze tylko zacytować z tego wywiadu taką ważną rzecz, o której mówi Leszek Lewandowicz, że nie da się dobrze poprawić Polskiego Ładu w części podatkowej. I to jest prawda, gdyż każda zmiana, naruszenie poprawy Polskiego Ładu w jednych miejscach niestety prowadzi do konsekwencji negatywnych w innych miejscach. Także cały wywiad znajdziecie Państwo na stronie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce albo w mediach społecznościowych, gdzie on bardzo szeroko się rozprzestrzenił. A co u Ciebie? Rewolucyjne zmiany w kodeksie pracy. Celem jest implementacja unijnych dyrektyw dotyczących zatrudnienia. Projekt ma być przyjęty w drugim kwartale bieżącego roku. Zgodnie z projektem firma, która chce zwolnić zatrudnionego na czas określony, będzie musiała uzasadnić wypowiedzenie jego umowy. Czyli inaczej mówiąc, coraz trudniej będzie zwolnić pracownika. No, okay. dla pracowników to doskonale, gorzej dla pracodawców. Czyli jak zwykle wracamy do meritum, czyli najgorzej jest przedsiębiorcom. Najgorzej jest. Ministerstwo otwiera furtkę kreatywnym deweloperom, pisze Dziennik Gazeta Prawna. Budynki do 70 metrów kwadratowych wzbudzają wciąż kontrowersje. Miało być łatwiej, miało być bez pozwoleń, miało być szybko. Tymczasem okazuje się, że jak zwykle, no niestety brak konsultacji spowodował, że przepisy powodują, że jednak można będzie ten budynek sprzedać, można go będzie zapisać wnukom czy dzieciom, można go nawet wynająć. Więc jest to w sprzeczności z samym założeniem. Największy problem jest taki, że można go sprzedać deweloperom. I to jest właśnie problem, bo się zrobi tak zwana patodeweloperka.
No ale cały czas Izba Inżynierów Budownictwa wciąż podkreślała, że ten przepis jest nie do końca dobrze sformułowany. Tym bardziej, że jak będą budować takie budynki do 70 metrów kwadratowych, wiadomo na sprzedaż, to one będą budowane no, z najtańszych materiałów, oczywiście, a później nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Tak jest. Jak to na święta Mikołaj, nie? Tak. No. Ja mam jeszcze, proszę Państwa, z wydawnictwa Rachunkowość bardzo dobrą informację dla księgowych, ale również, również dla Was, przedsiębiorców, chociaż może niektórych. Ministerstwo Finansów zapowiedziało przedłużenie o 3 miesiące sporządzenie, podpisanie, zatwierdzenie sprawozdań finansowych, czyli wszystkie sprawozdania finansowe jednostek sektora prywatnego, czyli spółek oraz organizacji pozarządowych będą, ten termin będzie wydłużony o 3 miesiące. Tak samo o 3 miesiące będzie wydłużony termin dla osób fizycznych, którzy prowadzą jednoosobową na przykład działalność gospodarczą, ale sporządzają sprawozdania finansowe. Natomiast dla jednostek sektora finansów publicznych o 1 miesiąc. I to, proszę Państwa, jest wynikiem apelu, które właśnie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wzięło i wysłało do Ministerstwa Finansów. I bardzo się cieszymy, że Ministerstwo Finansów uwzględniło ten apel. Czekamy na zatwierdzenie następnych postulatów z apelu, które bardzo by pomogły nam księgowym w tej naprawdę krytycznej sytuacji Polskiego Ładu, ogólnej inflacji, wzrostu kosztów i obowiązków, jakich ciążą na nas. No tak, przepisów mamy dosyć dużo do opanowania. No. Prokurent może się teraz szczególnie opłacić. ZUS zmienia wykładnię w sprawie składki zdrowotnej od prokurentów. Ale niezależnie od tego, jaką ostatecznie przyjmie decyzję, wynagrodzenie prokurenta może być bez jakichkolwiek składek i do 30 tysięcy rocznie bez podatku PIT. Czyli my nie namawiamy, ale to jest jakaś opcja wyjścia z kosztów składek zdrowotnych bez, jakby omijając Polski Ład, ustawę o Polskim Ładzie. No tak, 9% piechotą nie chodzi. Napój w plastiku z kaucją na butelkę. I to jest akurat dobra wiadomość, proszę Państwa, dlatego że no wszyscy jesteśmy bardziej ekologiczni. Staramy się jakoś oddzielać te plastiki od normalnych śmieci. Tymczasem będzie już to prawo, butelki do 3 litrów trzeba będzie zwracać, to znaczy będzie się opłacać zwracanie takich butelek, albowiem będzie kaucja. A jak będzie kaucja, i tu już zaczyna się problem, bo z jednej strony, proszę Państwa, będzie kaucja i można będzie zwracać te butelki, co jest bardzo dobre, a z drugiej strony tak do końca nie wiadomo jak, o ile wzrośnie cena napoju w związku z tym, albowiem to na przedsiębiorców, na firmy przerzucono obowiązek zorganizowania punktów skupu. Czyli jak wszyscy wiemy, a potrafimy liczyć, przedsiębiorca nie zrobi tego za darmo. Czyli najpierw był podatek od cukru, teraz będzie podatek od wody, bo przecież plastikowe oraz szklane butelki, bo o szklanych też tu mówimy, no bardzo często woda jest w szklanych butelkach. Całe szczęście, że we Wrocławiu woda jest na tyle dobra, że możemy ją pić bezpośrednio z kranu. Polecamy Państwu. To ja mam nadzieję, że to będzie tylko podatek od wody, a nie od wody, plastiku i szkła. Także myślę, że wrócimy do korzeni. Może woda się poprawi wszędzie i będziemy używać mniej plastiku, mniej szkła. Może dobrym rozwiązaniem byłoby wykopać ogólnodostępnie studnie, nie? Takie artezyjskie, żeby od razu można było czerpać bezpośrednio ze źródła. No kiedyś były takie przeciwpożarowe, ale dzisiaj już ich nie ma. No to co, proszę Państwa, mamy coś jeszcze? Chyba z tych nowości to już wszystko. Proszę Państwa, nie wiem, czy nowości to jest taka dobra rzecz, bo
co powiemy, coś, jakąś nowość wykopiemy, to się wiąże z podwyżką. Także na dzisiaj nowości już starczy, proszę Państwa. Dobrze, jak widzicie, pójdziecie do sklepu, na czerwonych kartkach jest niższa cena, na białych kartkach jest wyższa cena. Patrzcie na czerwone kartki, przynajmniej będziecie mieć lepszy humor, bo jeżeli chodzi o kasę, no to jak zwykle, zawsze jej za mało. Życzymy Państwu wysokich zarobków i dobrego humoru. A my spotkamy się jak zwykle za tydzień. A ze mną przeglądała prasę Sylwia Rzepka. Dziękuję bardzo. I Janina Pokaska. Dziękuję. Do zobaczenia za tydzień. A jeszcze chciałam bardzo podziękować, że nas oglądacie, bo wzrosły nam słupki oglądalności niewiarygodnie. Mamy już około 16 tysięcy oglądających tydzień w tydzień, także jak dodamy do tego Trzebnicę i jak dodamy do tego Milicz, to już zaczyna być okrągła kwota około 30 tysięcy osób. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia za tydzień. I jeszcze tylko powiemy, że program prowadziła Maria Nawrot. Dziękuję, do zobaczenia.